pierwszy dzień obozu w Szczecinie. Za mną żółci stypendyści, którzy przyjechali z całej Polski. Jakie są ich pierwsze wrażenia? Zaraz to sprawdzimy. Powiedzcie, skąd przyjechałyście? Diecezja Drohiczyńska. Diecezja Drohiczyńska. Diecezja Drohiczyńska. Wszystkie jesteście z diecezji drohiczyńskiej. Ile godzin jechałyście do Szczecina? 11. Lecimy dalej, lecimy. Tup. Cześć. Powiedzcie, skąd jesteście? Ja jestem spod Radomia, z Ostrówki, mojej miejscowości, 30 km na południe od Radomia. Super, jak długo jechałeś do Szczecina? Około 8 godzin. Który to jest twój obóz? Drugi. Miasto zachwyciło, katedra jak widać na razie też, ale jak będzie, zwiedzanie przed nami dopiero. O, może tutaj. Chodźcie, patrz jak uciekają przed mediami. Hej, który to jest twój obóz? Trzeci. Trzeci obóz. A skąd jesteś? Z diecezji Koszynisko-Kołobrzeskiej. Jak długo jechałeś? No akurat krótko, bo 3 godziny. Bardzo się cieszę, że tutaj jestem. Przynajmniej mogę poznać nowych ludzi i utrwalić swoje wcześniejsze znajomości. Jak pierwsze wrażenia ze Szczecina? Na pewno widok z okna. No jak się wchodzi na 9 piętro bez windy, no to na pewno można docenić ten widok, bo to jest coś niezwykłego chyba. Cześć! Nie uciekajcie! Patrz, jak ludzie się boją mediów. O, tutaj nam nie uciekną. Cześć, powiedzcie, skąd jesteście? Ja jestem z polskiej decyzji. A my z Koszynisko Kołobrzeskiej. Super, ile godzin jechaliście? Ja krótko, 2 godziny, ale ja około 6. Ja chyba 7 tak mniej więcej, 7-8 max. Jeszcze w sumie ja jestem z Polski, a przyjechałem z warszawską, bo po prostu nam lepiej, bliżej dojechać z Warszawy. Granice nam dosyć tak dziwnie poprzestawiane, Polska jest strasznie duża, a mam dobry dojazd z warszawską decyzją niestety, no tak się zużyło. A powiecie, który to wasz obóz? Mój drugi. Ja też, tak samo. Wszyscy jesteście drugi raz, a jak pierwsze wrażenia ze Szczecina? Super, no jestem jak najbardziej pozytywnie, tak. Super. Nie narzekam, oprócz tego, że mam więzienie za ogrodzeniem, także wysokie mury, specyficzny klimat, ale... Jesteśmy bardzo daleko od siebie i dopiero tak, pierwszy raz się znamy się w sumie, także jest... Ale bardzo fajnie w sumie. Proszę bardzo, spotkanie po roku. Dziękujemy bardzo za rozmowę.